Zatem Bendy and the Dark Revival koniec końców ostatecznie jest nareszcie z nami. Od premiery minęło już ponad 2 tygodnie, więc myślę, że to idealny moment, by zabrać się za wyjaśnienie fabuły tej gry. A obiecuję wam, że naprawdę warto, bowiem Bendy and the Dark Revival ma super fabułę i siedzi mi naprawdę mocno. Ale o tym dowiecie się w dalszej części filmu. W każdym razie, cześć wszystkim, jestem Mundar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to rzucimy okiem i przeanalizujemy całą fabułę od początku do końca Bendy and the Dark Revival. Także co, ja nie mam sobie przedłużać, zostaw suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo dobijemy 250 tysięcy widzów. Zostaw także kciuka w górę pod tym filmem na dobry początek. Zapraszam cię również do mojego Instagrama, MundarX, a także na TikToka o tej samej nazwie. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły Bendy and the Dark Revival. Więc fabuła rozpoczyna się późną nocą 18 czerwca 1973 roku. Poznajemy zupełnie nową postać, a także protagonistkę tej produkcji, czyli Audrey. Dziewczyna jest animatorką i właśnie widzimy ją w późnych godzinach pracy, kiedy to po godzinach rysuje kolejne klatki do jakiejś animacji z Bendym. Po chwili wstaje i okazuje się, że jest pracowniczką miesiąca, Graty. Co więcej, wychodzi ze swojego pokoju i jak się okazuje, znajduje się obecnie w budynku Arch Gate. I w tym momencie szybciutko musimy założyć pewne rzeczy. Po upadku Joey Drew Studios w 1948 roku, raczej czego zapraszam tam, po latach prawa do wszystkich marek i całej reszty wykupiło właśnie Arch Gate z Nathanem Archem na czele, który w tym momencie ma wszelkie prawa do rzeczy tworzonych przez Joey Drew Studios, w tym do Bendiego, Burisa i całej reszty. W każdym razie Audrey kieruje się do windy po kolejną filiżankę kawy. Po drodze natomiast zostaje zatrzymana przez niejakiego Wilsona, który jest tutaj woźnym i jest trochę creepem. Audrey. Wilson. You scared me to death. I'm sorry, my dear. Niestety pech chciał, że winda zatrzymała się na złym piętrze. Więc obydwoje muszą jakąś się naprawić czy coś i w międzyczasie dostają się do pokoju poświęconemu Joey Drew i Joey Drew Studios. W zasadzie to Joey'emu Drew. Na ścianach porozwieszane są rozmaite zdjęcia prezentujące samego Joey'ego, a także warunki pracy w jego studiu. A co więcej, na tym samym piętrze znajduje się nic innego jak Ink Machine, maszyna atramentowa. A co więcej, znajduje się ona w towarzystwie 6 kolumn, które chyba dobrze znacie z poprzedniej części. Podczas gdy Wilson zajmuje się swoimi sprawami, nakazuje Audrey, by odnalazła pewne rzeczy, które później będzie musiała położyć na owych kolumnach. Ta rzecz jasna tak robi, bo przecież co w tym dziwnego? Co, wy nie graliście w Bendy and the Ink Machine? Że nie wiecie, że coś takiego nie może się dobrze skończyć? Chwilę po zebraniu wszystkich rzeczy, Wilson każe Audrey odpalić maszynę do atramentu. Ta również tak robi, niczego się nie spodziewając. I wtedy wszystko przybiera znacznie mroczniejszy charakter. Wilson okazuje się być złodupnym dziadem, który chce źle. No nikt się tego nie spodziewał. Z maszyny do atramentu zaczyna wyciekać atrament, bo co innego? Wilson rozpoczyna swój monolog złodupca, a następnie oboje topią się w atramencie. I wtedy następuje epicka karta tytułowa. What are you doing? Oh no!
Wobec tego Audrey budzi się w świecie atramentowym. Co więcej, sama jest bardzo zdziwiona faktem, że sama także zamienia się w atramentową. Dziewczyna chwilę później odnajduje notatkę od jej najlepszego kumpla, co z kolei możemy połączyć z Henrym Steinem, który na jednym z obrazów podpisał się jako właśnie twój najlepszy kumpel Henry Stein. Gratuluję sukcesu. Zatem czy to Henry napisał specjalnie dla Audrey tę wiadomość, czy być może jest to tylko zbieg okoliczności? Po krótkiej eksploracji sama zauważa, że zmieniła się w postać atramentową i to do końca niezbyt fajną postać atramentową. Zatem Audrey poczyna eksplorować atramentowy świat, który wydaje się być po prostu rekreacją starego Joe Widrow Studios. W większości miejsc, które odwiedza Audrey, na ścianach znajdują się plakaty przedstawiające Wilsona, czyli człowieka, który zna twój cel, który każe ci się uspokoić i pokonał Ink Demona, albo raczej go wygnał. I tak naprawdę chodzi tutaj o creepa z początku gry, tyle że coś się tu nie zgadza, ponieważ jak pamiętacie jeszcze poprzednią część, to Henry Stein, czyli protagonista Bendy and the Ink Machine, tak naprawdę pokonał Ink Demona, więc... Interesująco. Idąc dalej, w głośnikach w całym atramentowym mieście, jeśli można tak to nazwać, rozchodzi się głos Wilsona, który nakazuje wszystkim dzieciom maszyny, czyli jak nie mam mieszkańcom owego świata, czyli Lost Onesom, poszukiwaczom i tak dalej, odnalezienie dziewczyny i przyprowadzenie jej do niego. I tak jest, Wilson będzie tutaj tym głównym złolem, którego trochę brakowało w poprzednim Bendy and the Ink Machine, ale i tak było git. I naprawdę nie mija zbyt wiele czasu, aż Audrey poznaje kogoś mieszkającego w tym świecie i nie jest to ktoś miły, mianowicie członek niejakiego Butcher Gang, czyli gangu rzeźników. Albo gangu rzeźnika. No ale spokojnie, nie ma to większego znaczenia, ponieważ chwilę później poznaje bardziej pozytywną postać, czyli Alice Angel, znaną jeszcze z poprzedniej gry. Easy now, I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. Która pociesza ją, mówiąc, że to bardzo dobrze, że przybrała akurat taką postać, a nie zmieniła się w coś w rodzaju poszukiwacza albo zagubionego czy coś. Wtedy by dopiero były jaja. Więc wynika z tego, że prawdopodobnie każda inna postać zamieszkująca to miejsce prawdopodobnie w przeszłości mogła być człowiekiem, który po prostu zamienił się w taką bardzo złą kreaturę, ale my to już przecież bardzo dobrze wiemy, więc poza się powtarzam. W każdym wypadku znacie Alice. Jeżeli sytuacja jest bardzo nagła i ktoś potrzebuje pomocy, to Alice jej nie da, tylko zniknie albo sobie pójdzie. To samo miał Henry wtedy w więzieniu i tak samo ma teraz Audrey. Alice po prostu mówi, że hej, tu nie jest zbyt bezpiecznie, lepiej się gdzieś ukryj albo stąd uciekaj. A ponadto pamiętaj, że po ulicach chodzi Ink Demon, którego na bank nie chcesz spotkać. I tyle ją widzieli. Wobec tego Audrey, posłuchawszy się tych rad, idzie dalej i po drodze odnajduje Jen, czyli najpiękniejszy łom od czasów Half-Life'a, albo pierwszego, albo drugiego. Po co jej łom, zapytacie? No oczywiście, że do tuczenia kolejnych typków wychodzących z podłogi. A co najważniejsze, to nawet nie jest łom, tylko rura wyglądająca jak łom z Half-Life'a 2. No ewentualnie można to jeszcze jakoś tam podpiąć pod klucz z Bioshocka, którym także nawalamy typków. A skoro o skojarzeniach z Bioshockiem mowa, owa łomo-kluczo-rura znajduje się w ciele atramentowej postaci przybitej do ściany z workiem na głowie. Co więcej, został on podpisany jako wyznawca demona. Zatem wobec tego, czyżby w tej chwili, w tym świecie, postaci, które wyznają albo wierzą w Ink Demona, są karane w ten sposób? Spójrzcie tylko na to, wcześniej otrzymaliśmy informację, jakoby to właśnie Wilson wygnał Ink Demona. Więc to może sugerować, że do końca nie jest to już postać akceptowalna w atramentowym społeczeństwie. Teraz, kiedy pojawi się ktoś, kto w niego wierzy, jest z góry karany i to śmiertelnie. A propos karania kogoś śmiertelnie, Audrey idzie z rurą i atakuje kolejnych typków i w międzyczasie, propos nawiązań do Bioshocka, odkrywa w sobie kolejną moc. Mianowicie jej lewa ręka posiada w tej chwili jakieś magiczne zdolności, dzięki którym może podejść do atramentowej postaci i sprawić, że zniknie i zamieni się w jakąś energię. Bioshock pełną gębą, tylko że tam zamiast tego miałeś strzelanie ogniem, błyskawicami, lodem i tak dalej, nawet owadami. Chwilę później Audrey schodzi do pewnej celi, w której to siedzi nikt inny jak mały Bendy, którego nazywać będziemy Baby Bendy. Wobec tego Bendy, nie powiedziałem tego, bawi się lokomotywą, jest bardzo zadowolony, no spójrzcie jaki on jest fajny.
Audrey nawiązuje z nim kontakt, nawet podają sobie ręce, jednakże ta do końca nie kontroluje jeszcze swoich mocy, przez co razi nią Bendiego, który przestraszony ucieka. See? I'm your friend. I won't hurt you. I'm sorry. I didn't know that would happen. I promise. I'm so, so sorry. Co więcej, niedługo później Audrey natrafia na drugą wersję Bendiego. I tym razem jest to nikt inny jak Ink Bendy, czy też Ink Demon. Który teraz, po 10 latach, ku zaskoczeniu wszystkich, dostał swoje voice line'y i ma dość standardowy głos jak na takiego jegomościa. Czekajcie jeszcze, aż Huggy-Wuggy dostanie swój głos i będzie mówił tak jak on. W każdym razie wygląda na to, że Wilson nie zabił Ink Demona, tylko i wyłącznie było to kłamstwo, które pozwoliło mu manipulować mieszkańcami tego miejsca. Jednakże propos Ink Demona, zyskał on nowe moce, jeżeli można to tak ująć. Może on teraz manipulować wszystkimi bytami zrodzonymi z Ink Machine, jak tylko mu się chce, a w zasadzie w głównej mierze atakuje ich wszystkich za każdym razem, kiedy tylko będzie miał na to ochotę i usuwa ich ze swojej drogi. Po udanej ucieczce od Ink Demona, Audrey napotka pewnego zagubionego, który znajduje się za drzwiami, w które lepiej nie pukać, który jest nie do końca miły, aczkolwiek chwilę później spotyka jeszcze innego, który już jest miły i trochę taki no, niezbyt rozgarnięty, ponieważ utknął w róży, a Audrey ma mu pomóc. Jest to niejaki Porter. W ramach podziękowania Porter odpłaca się daniem Audrey zupełnie nowej mocy, mianowicie teleportacji. Teraz ta może przeskakiwać nad pewnymi przepaściami bez skakania, bo może się teleportować, a jak? Chwilę później Audrey przychodzi do miejsca, które miało być swoistą przestrzenią wypoczynkową dla animatorów i pracowników studia, którzy po prostu stawali tutaj na noc pomiędzy dniami pracy. Aczkolwiek miejsce to koniec końców stało się wielkim miejscem do hazardu i tego typu rzeczy. Chwilę później dowiaduje się o postaci Carly, czyli czwartej członkini gangu rzeźnika. Dowiaduje się również o postaci Jane Todd, która niejako stała za przeniesieniem Carly do życia po namówienie do tego Joey'ego Drew. Zatem czy wobec tego w postaci Carly, która jest teraz swoistym duchem, który pojawia się od czasu do czasu i nas atakuje, uwięziona jest tak naprawdę dusza Jane Todd, tak jak w przypadku Alice Angel i Susie Campbell? O tym powiadałem w tym filmie, krótko mówiąc, osoba, która podkładała głos Alice Angel, w pewnym czasie zyskała dosłowną obsesję na jej punkcie, co niedługo później sprawdziło, że stała się obiektem badań Joey'ego Drew i ostatecznie stała się prawdziwą Alice Angel i tak dalej, znacie resztę. Niedługo później Audrey wchodzi do windy, prawdopodobnie mając nadzieję, że wreszcie uda się jej wyrwać z tego świata, albo chociażby z tego piętra. Jednakże w głośnikach odzywa się dziwny, przerażający głos kolejnego creepa, no a chwilę później winda spada i rozbija się na samym dnie. Tutaj Audrey staje przed kolejną przerażającą postacią z Atramentu, czyli niejaką King Widow, królem wdową, czyli wielkim pająkiem z Atramentu. Ten boss nie jest jakiś bardzo ciekawy, więc powiedzmy, że szybciutko pada. Audrey idąc dalej natrafia na nikogo innego jak Bendiego, małego baby Bendiego, który jednak cały czas się jej boi i ucieka. Ta oczywiście biegnie za nim, bo czemu nie? Jednakże zamiast na Bendiego natrafia na... Joey Drew, on żyje? Co on tu robi? Przecież on umarł w 71, 2 lata wcześniej. Take a good look. Aren't you... Joey Drew? In the flesh. Well, so to speak. Come on up. Let's take a little walk. There's something I want. Okazuje się, że kreskówkowy świat zamieszkuje kreskówkowa wersja Joey'ego Drew, który zabiera dziewczynę na spacer i opowiada jej, jak ten kreskówkowy świat działa. Otóż istnieje on, niespodzianka, równolegle z prawdziwym światem, bo tak, mamy tutaj tylko i wyłącznie świat z Atramentu, który powstał
Ze względu na twoje chore eksperymenty z atramentem i korporacją Jant i tak dalej. Aha, o Jantcie nie mówiłem w tamtym filmie, nie wiem czemu. W każdym razie pokrótce, okropna, obrzydliwa, zła korporacja Jant dostarczała Joey'emu złego atramentu, dzięki któremu Joey mógł tworzyć swoje chore eksperymenty. Jednakże haczyk jest taki, że tak jak w prawdziwym świecie, czas płynie naprzód i naprzód i naprzód i nigdy się nie cofa, chyba że cofniesz się w czasie, ale o tym nie mówmy. Tak w świecie kreskówkowym wszystko istnieje w pętli, dlatego też chociażby w zakończeniu Bendy and the Ink Machine Henry ponownie wchodzi do świata kreskówkowego, bo wszystko cały czas toczy się identycznie w pętli. Haczyk jest natomiast taki, że z każdą kolejną pętlą świat rozpada się coraz bardziej. Ponadto Joey wspomina o kimś z zewnątrz, kto majstruje przy maszynie, w wyniku czego w kreskówkowym świecie pojawia się coraz więcej tych bardzo niebezpiecznych kreatur. Rzecz jasna, osobą, która za tym wszystkim stoi, jest prawdopodobnie Wilson. I to właśnie z jego winy studio i w ogóle cały kartunowy świat jest teraz znacznie bardziej niebezpiecznym miejscem niż kiedyś. Chwilę później miejsce ma tradycyjna gadka, że to właśnie Audrey przyszła tutaj tylko w jednym celu, że zawsze jest powód, a że jej celem jest, by to wszystko zakończyć raz na zawsze. Co więcej, sam Joey nie może tego zrobić, bo nie istnieje tutaj materialnie, a jest tylko i wyłącznie wspomnieniem, a maszyna stworzyła go, chyba bo tak. Chwilę po tej niesamowitej rozmowie Audrey dociera do królestwa niejakiego Lorda Amoka, który jest tutaj królem, rządzi i w ogóle i Audrey zaczyna się z nim bić, bo tak. Oczywiście udaje mu się pokonać chłopa i oczywiście ta siada na jego tronie i teraz jest tutaj lordem i w ogóle, ale co z tego, bo chwilę później i tak musi iść robić jakieś zadanie. Udaje się dotrzeć, uwaga, uwaga, do miasta. Miasta zbudowanego na zniszczonych marzeniach. Ha, to miasto wygląda trochę jak Rapture z Bioshocka. Co więcej, na miejscu jest nikt inny jak Baby Bendy, z którym koniec końców Audrey udaje się pojednać. I'm sorry about earlier. I didn't mean to hurt you. And I really don't think you want to hurt me either, right? Good. Let's be friends then, okay? What do you say? You and me? Awesome. Maybe you can help me. I'm looking for the old Jant building. What's wrong? Is it a bad place? It's okay. I won't let anything happen to you. We'll go one step at a time. Just you and me. Let's see what we can find. Chwilę później oboje wyruszają do niczego innego jak do starego workshopu Jant. Tak, tego Jant od Ink Machine. Ponieważ Joey kazał im tam iść, a jak? Niestety jednak Audrey nie może się tam dostać, bo nie ma ID do zeskanowania. Więc teraz Audrey otrzymuje nowego questa, żeby odnaleźć owe ID do zeskanowania. Z notatki, którą Bendy znalazł w śmietniku, okazuje się, że owe ID znajduje się w pobliskim hotelu. A kiedy Audrey ma już zabrać to ID, nagle pojawia się Joey Drew, który chce jej coś pokazać. You haven't gotten far. Don't do that. Wait. How did you get in here? Oh, I have my ways. But hang on to your lunch money. There's something I want to show you. Wait. What are you doing? All right, Joey. I'm here. I oboje przenoszą się do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Tak jest, to właśnie tutaj Henry Stein w pierwszej części rozpoczął swój cykl. To właśnie tutaj rozpoczynała się jedynka, tylko że tym razem lokacja jest znacznie bardziej zniszczona. Tutaj Joey pokazuje Audrey zupełnie nowy odcinek pod tytułem Jak to wszystko się zaczęło. Otóż okazuje się, że Joey był bardzo zdenerwowany faktem, że jego wieloletni partner Henry Stein po prostu odszedł. Wobec tego Joey zbudował maszynę atramentową, gdzie stworzył swoją własną wersję Henry'ego Steina, która miała żyć w wiecznej pętli niekończących się nieszczęść. Jednakże w międzyczasie na jego drodze pojawiła się Alison Pendle, którą Joey pokochał. Oczywiście Alison wkrótce później podkładała głos do Alice Angel, czytaj Alison Angel, a Joey zainspirowany nią postanowił stworzyć dla Henry'ego nową postać, mianowicie Alice Angel, która miała mu pomóc zakończyć jego historię.
Jednakże biedny Joey, pomimo dania szczęścia Henrymu, sam go nie posiadał. Nie posiadał jakiegoś celu w życiu, sensu życia. Wobec tego postanowił go odnaleźć, a była nim jego córka, którą także stworzył z maszyny do atramentu. A była nią, nie zgadniecie, naprawdę nie zgadniecie, kto był córką Joey'ego Drew. Uwaga, uwaga, była nią... Audrey. Jednakże sytuacja ta jest trochę bardziej skomplikowana. Okazuje się, że droga do stworzenia perfekcyjnej córki dla Joey'ego była znacznie trudniejsza i było w międzyczasie kilka, że tak to ujmę, nieudanych eksperymentów, czyli innych Audrey, które nazywały Joey'ego wujkiem Joey. Tak samo jak to było w scenie po napisach Bendy and the Ink Machine. Tak jest, w tamtym filmie jakoś dziwnie wypadło mi z głowy, żeby podać scenę po napisach w tym filmie, więc łapcie ją teraz. Tell me another one, Uncle Joey. Tak jest, chodzi tutaj o nikogo innego jak Audrey albo jej inną wersję. Słysząc to, Audrey obraża się, stwierdza, że nie będę tego dłużej słuchać, odczep się. Więc smutny Joey odczepia się, a Audrey zabiera kartę i wychodzi. Jednakże okazuje się, że mały Bendy gdzieś zniknął. W każdym razie Audrey wbija do budynku Gent, które nie okazuje się być zbyt miłym miejscem, ponieważ tutaj zlokalizowana jest baza niejakich opiekunów. Co więcej, chwilę później na miejscu pojawia się Ink Bendy, Ink Demon, który ma zaatakować Audrey, jednakże szybciutko jakiś generator się odpala. A Ink Demon zamienia się w Bendy'ego, w Baby Bendy'ego. Okazuje się, że Baby Bendy i Ink Demon to tak naprawdę jedna i ta sama postać. I to wcale nie jest tak, że stary mądar ten z 2019 roku nie przewidział tego w swoim filmie sprzed 3 lat praktycznie. No spójrzcie na to, przecież to jest idealna teoria, że Bendy i Ink Demon to ta sama postać. Budynek Gent wydaje się być na maksa bardzo, bardzo złym miejscem. Bowiem okazuje się, że ludziom z Gent totalnie odbiło i teraz specjalizują się w przemienianiu prawdziwych ludzi w atramentowe kreatury. No, zasadniczo chodzi o przemianę ludzi w postaci z kreskówek przy użyciu Ink Machine, ale wiecie czym to się kończy. W pewnym audiologu, który można znaleźć w tym budynku, powiedziane jest, że Gent tak naprawdę zatrudniało biednych ludzi z ulicy. Płaciło im odpowiednią pensję za malutką pomoc, a mam przez to na myśli, że później zamykano tych ludzi w fabryce, następnie zabijano, ich ciała spychano do pewnego miejsca, gdzie to były one mieszane z atramentem, a następnie były ożywiane w formie atramentowych postaci z kreskówek, mniej lub bardziej udanych. W zasadzie podobnej rzeczy dopuścił się Wilson w przypadku Audrey na samym początku gry. Z innych audiologów dowiadujemy się, że Gent przejęło całe Joey Drew Studios trochę jak pasożyt, bowiem w trakcie swoistej współpracy pomiędzy nimi a Joey'm, ci pomalutku przejmowali władzę w studiu i zabierali kolejnych pracowników, by robić z nimi okropne rzeczy. Byli bardzo chętni, by w cudzysłowie pomóc Joey'emu w realizacji jego wielkiego celu, przeniesienia postaci z kreskówek do życia. Co więcej, w czasach bliskich bankructwu Joey Drew Studios, Gent stwierdziło, że dosłownie pomagało, by Joey w końcu wyszedł z długów i tak dalej, ale zostawmy już ten temat, chyba już dobrze znacie te kwestie. Audrey idąc dalej natrafia na wspomnianych wcześniej keeperów, czytaj opiekunów, przed którymi wcześniej ostrzegał ją Joey, którzy to zostali stworzeni przez Wilsona w celu eliminowania wszelkich anomalii. Między nimi rozpoczyna się krótka pogawędka, a kiedy Audrey stwierdza, że chce zobaczyć się z Wilsonem i osobiście z nim pogadać, ci stwierdzają, że Audrey jest niebezpieczna i próbują ją zabić jakimś gazem bardzo toksycznym, śmiertelnym. I oczywiście, co można zrobić w sytuacji bez wyjścia, kiedy za chwilę możesz umrzeć i nie masz gdzie uciec, odnaleźć najbliższą kratkę do wentylacji, która jakimś prawem jest taka
podniszczona trochę, następnie zniszczyć ją jeszcze bardziej i wejść do środka. Tak właśnie robi Audrey i tak przeżywa. Klasyczek, schemacik. Następnie skrada się przez całą fabrykę, ukrywając się przed opiekunami, aż w końcu dochodzi do miejsca, w którym zamknięci są niejacy łamacze cyklu. Oczywiście odnosi się to do faktu, że cały kartunowy świat istnieje w ramach tego jednego cyklu, o którym wspominałem wcześniej. Niestety drzwi są zamknięte, nie można ich otworzyć, aczkolwiek Audrey natrafia na małą dziewczynkę, przypominającą jednego z zagubionych, która mówi, że pomoże jej otworzyć drzwi, jeżeli ta zagra z nią w chowanego. Zatem zabawa w chowanego rozpoczyna się i również szybko również się kończy. Sama dziewczynka to w rzeczywistości Heidi i mówi się, że jest to jedna z nieudanych Audrey, które tworzył Joey Drew. Ta była kolejną nieudaną próbą stworzenia idealnej córki dla Joey'ego, obecnie jednak chodzi sobie po fabryce. Kiedy już Audrey udaje się ją znaleźć, ta daje jej zupełnie nową moc, podróżowania poprzez plamy atramentu. Audrey tak też robi i dostaje się do pomieszczenia, gdzie to zamknięci są łamacze cyklu. I jeżeli grałeś w samą grę, albo oglądałeś ją u kogoś, w tym chociażby u mnie, masz tutaj ten poprzedni film, to chyba poznasz postaci, które są pozamykane w celach, które znajdują się w tym miejscu. Mamy tutaj samego Lawrence'a, Normana Polka, Bertruma Pitmonta, całą plejadę gwiazd Bendy and the Ink Machine. Dodatkowo w zupełnie innej celi znajduje się także pewna znana postać z Bendy and the Ink Machine. Jest to nikt inny jak Henry Stein. I nim przejdziemy dalej, musimy się tutaj na moment zatrzymać, żeby podsumować właściwie wszystko to, co wydarzyło się w atramentowym świecie od zakończenia Bendy and the Ink Machine do tego momentu, ponieważ póki co wszystko wydaje się przypominać jeden wielki bajzer, a spokojnie. Bowiem cały kreskówkowy świat w tej odsłonie daje nam masę wskazówek względem tego, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło, co się stało, dlaczego świat wygląda w ten sposób, dlaczego oni wszyscy są zamknięci w celach, a także jasno wskazuje jedną osobę, która stoi za tym wszystkim. Jest to nikt inny jak Wilson, którego historia prezentuje się następująco. Więc wygląda na to, że Wilson był niegdyś pracownikiem Archgate Pictures. Nigdy nie pasował do całej reszty swoich kompanów z pracy. Zasadniczo przez większość czasu był ignorowany i zlewany przez wszystkich ze względu na jego niecodzienny wygląd. Pewnego dnia pracował na doku dostawczym, kiedy to do firmy przywieziono maszynę atramentową, po tym jak Archgate nabyło wszelkie prawa do całej spuścizny, jaką zostawił po sobie Joey. Rola woźnego natomiast dawała mu pewne uprawnienia, m.in. mógł zostawać w placówce po nocach, kiedy nikogo już tam nie było. Dlaczego? No przecież ktoś musiał tam posprzątać, czyż nie? Wówczas mógł majstrować przemaszczenie do atramentu, cała reszta jego załogi totalnie nie wiedziała, do czego służy to urządzenie, myśleli po prostu, że hej, fajna ozdoba i tak dalej, aczkolwiek on wiedział coś, czego nie wiedział nikt inny, że urządzenie to kryje parę mrocznych tajemnic. Dzięki zdobytej wiedzy mógł przysiąść do swojego celu, mianowicie chciał zmienić świat kreskówkowy i szybko zabrał się do dzieła. Przede wszystkim pierwszym krokiem ku temu było zutylizowanie Ink Demona, stąd m.in. te wszystkie plakaty, że to właśnie Wilson zabił Ink Demona. Tak naprawdę tego nie zrobił, a raczej go uwięził, a następnie stworzył opiekunów, czyli postaci, które nie tylko miały niszczyć i eliminować wszelkie anomalie, które wystąpiły w tym świecie, ale także torturowały Ink Demona. Oni mieli go zniszczyć, zabić. Jednakże on przez cały czas okazywał się być odporny na wszelkie zadane mu obrażenia. Tak naprawdę Bendy i Ink Demon to ta sama postać. Tyle, że na ten moment do końca nie wiadomo, na jakiej zasadzie oni we dwójkę istnieją. Wiemy, że istnieją w ramach jednego organizmu i tak naprawdę mały Bendy może przemienić się w Ink Bendy'ego. Tylko, że do końca nie wiadomo, jak to działa, ale zdaje się, że działa to raczej jak u jakiegoś Hulka czy innego Atreusa. Ponieważ Ink Demon pojawiał się w zasadzie za każdym razem wtedy, kiedy małym Bendy'emu działo się coś złego albo ten bardzo się denerwował lub bał. Myślę, że to właśnie w takich momentach Bendy przemienia się w Ink Bendy'ego, a w każdym wypadku dotarłem także do założeń, nie jestem pewien, czy to jest tak w 100%, czy to jest tylko teoria, ale raczej gdzieś pomiędzy, że Wilson z opiekunami tak naprawdę połączyli Bendy'ego i Ink Bendy'ego w jeden organizm, żeby Ink Demon mógł zostać... Dobra, to nie jest żadne założenie, tak po prostu było. Ink Demon i Bendy zostali zamknięci w jednym ciele. Stąd między innymi w pobliżu, jakby to powiedzieć, twierdzy Wilsona, mam przez to oczywiście na myśli budynek Gent,
Znajduje się to gigantyczne ustrojstwo, co sprawiło, że Ig Bendy stał się ponownie małym Bendym i prawdopodobnie jest takich rzeczy więcej w tym świecie i to właśnie one miały upiłować Ig Demona trochę bardziej. W każdym razie, wracając do punktu, na którym skończyliśmy wcześniej, Wilson, aby utrzymać cały ten świat w ryzach, porwał i uwięził wszelkie postaci, które były kluczowe do zakończenia cyklów Bendy and the Ink Machine. Wszyscy zostali uwięzieni w tylko jednym celu, by cykl nigdy się nie skończył, ponieważ oni wszyscy z Henrym na czele sprawili, że to właśnie tamten cykl dobiegł końca. Teraz tak być nie może. A co mówi Henry? Henry mówi, że on nie bardzo może teraz cokolwiek wskórać w tej sprawie, ale jeżeli Audrey chce zrobić tak, żeby wszystko dobrze się skończyło, to musi zrobić dokładnie to, co on zrobił w Bendy and the Ink Machine, czyli pokazać zakończenie Ink Demonowi. Why would you be a threat to them? I'm what they call a cycle breaker. Once upon a time I knew how to start the cycle over. And when that happens, everything begins again. Completely new. Obviously Wilson and the Keepers don't want that to happen. Taśma z zakończeniem jest ukryta gdzieś głęboko w twierdzy Wilsona, więc kiedy Audrey wybiera się po nią, nagle zostaje zaatakowana przez jednego z opiekunów, który łapie ją i usypia. Ta następnie budzi się w najmniej oczekiwanych okolicznościach, czyli w wakoniku z uroczym starszym panem Wilsonem. Oczywiście w takiej sytuacji może wydarzyć się tylko jedna rzecz, ale miejmy nadzieję, że Wilson tego nie zrobi, że... Wilson rozpoczyna swój monolog złodupca, w którym opowiada, co zrobił, dlaczego zrobił i jaki jest jego cel. Posłuchajmy. Turned me into this thing. This doesn't make sense. I've never done anything to you. Open your eyes and look around you. None of this makes sense. Wobec tego Wilson mówi, że cały kreskówkowy świat to tak naprawdę fikcja i to jest właśnie to, czego chciał Joey, by stworzyć fikcyjny kreskówkowy świat wewnątrz maszyny atramentowej, a następnie przenieść go do życia. Co więcej, w jakimś tam stopniu ten plan nawet udało mu się zrealizować, ponieważ Audrey tu jest, a Audrey właśnie powstała z maszyny atramentowej. W drodze do kryjówki Audrey oczywiście zostawia całą broń, jaką miała przy sobie, bo czemu nie? Oboje wchodzą do rezydencji Wilsona, gdzie ten przedstawia Audrey jego jakąś lalkową służącą, czy coś takiego, mianowicie lalkę imieniem Betty, która za chwilę przedstawi jej pokój. Swoją drogą tutaj Wilson pokonuje Ink Demon Top 10 Anime Fights. W każdym razie Audrey wyrusza do swojego pokoju, gdzie zaczyna... W 19 roku było takie określenie... chillować bombę. Wypija jakiś trunek nasenny, po czym ma kłaść się spać. Jednakże nagle okazuje się, że do jej pokoju włamała się Alice Angel. I to nie ta dobra Alice Angel, a ta zła Alice Angel. Susie Campbell. I nagle... dziewczyna mdleje, po czym budzi się długo, długo później w jakimś przerażającym miejscu, które w ogóle udekorowała Alice Angel. Audrey jest przywiązana do krzesła elektrycznego, siedzi przy stole pośród kilku innych atramentowych postaci w zupełnie odległej części rezydencji Wilsona, gdzie zupełnie nikt nie zagląda. Właśnie teraz rozpoczyna się wielkie przyjęcie na cześć Audrey, tyle że do końca Alice nie ma zbyt dobrych intencji, ponieważ zamierza torturować Audrey, by następnie zabrać jej serce, czy tam moc jej serca, by wreszcie stać się doskonała. The door to freedom, but it will only be opened if you solve my little puzzle and return to your special chair. Then I'll throw this heavenly switch here. If you get the puzzle right, you walk away. Get it wrong, you fry. Let's be
Chwilę później zaczyna się zabawa. Audrey musi ułożyć jakąś układankę. No jest to takie. W każdym razie, jeżeli Audrey przegra, to ona zostanie porażona prądem. Natomiast jeżeli Audrey wygra, to wszyscy pozostali członkowie imprezy zostaną porażeni prądem. Rzecz jasna, z wyjątkiem Alice Angel. W każdym razie, kiedy w końcu Audrey udaje się wygrać, Alice triggeruje się, bierze Tommy Gunna do rąk i zaczyna do niej nawalać tego Tommy Gunna. Tak jest, to jest Alice Angel, której coś się stało. W każdym razie Audrey leci do niej i oboje nagle zaczynają się nawalać. W końcu bójkę wygrywa Alice Angel, która wstaje z Tommy Gunnem i już za chwilę ma wszystko zakończyć. I tak jest, nie uwierzycie, co teraz się stanie. Nie uwierzycie, naprawdę. Tak jest. Przychodzi ktoś, lecz nie wiadomo kto, co nagle ratuje Audrey z tej sytuacji i jest to nikt inny jak Alice Angel. Tak jest, to ta sama Alice Angel, która zrobiła dokładnie to samo w Bendy and the Ink Machine, a kiedy miała pomóc Audrey, zniknęła. W każdym razie, jak widzicie, cykl się kontynuuje i cały czas w miejscu mają te same wydarzenia, leży w trochę innych okolicznościach. Tyle, że sytuacja tutaj wygląda tak, że nie do końca wszystko wygląda dokładnie w ten sam sposób, bo wiemy, powiedzmy, że to jest Alice, a to jest Alison, żeby było nam łatwiej. Alison poszukuje Alice Angel, żeby jakoś jej pomóc. Wysyła jej różne sekretne wiadomości i tak dalej, a koniec końców faktycznie żegna ją w trakcie jej śmierci? Mimo to jednak wciąż ich relacja kończy się w dokładnie tym samym punkcie. Alice ginie z ręki Alison. Our face. Beautiful. Always were. Why does this feel so familiar? A jeżeli dobrze pamiętacie, w tamtej wersji historii Alison nie była sama. A teraz też nie jest, bowiem razem z nią jest Boris. Tak jest, Boris, ale nie taki zwykły Boris, bo to jest Tom. Tom. Oboje mają ambitny plan zebrania wielkiej armii, by wyjść naprzeciw Ink Demonowi. W każdym razie, Audrey wraca do Wilsona, by raz na zawsze zakończyć swoją opowieść. I kieruje się przez całkiem dziwny korytarz, pełen jakichś kolorów, jak z pewnego poziomu Bakrumsów. Wygląda na to, że Wilsonowi udało się przyprowadzić kolory do tego świata, takie prawdziwe kolory. Aż koniec końców Audrey staje z nim twarzą w twarz, a ten wyjaśnia swój misterny plan. Otóż jego zdaniem, by raz na zawsze pokonać Ink Demona, należy stworzyć zupełnie nową postać, która będzie istniała w tym świecie jak swoisty Bóg. A tą postacią stworzoną przez niego jest nikt inny jak marynarz Ship Ahoy Dudley. Niestety jednak, żeby takowa postać mogła istnieć w tym świecie, potrzebuje ona duszy, a Wilson wyjaśnia, że Audrey jest dla niego perfekcyjnym wyborem na to stanowisko, biorąc pod uwagę jej zdolności. Co więcej, wyjaśnia, że jest w rzeczywistości synem Nathana Archa, jednak że dość mocno nienawidzi swojego ojca, ponieważ w jego oczach ten nigdy go nie kochał i sam znielubił go, ponieważ ten nie sprostał jego wysokim oczekiwaniom na bycie jego następcą biznesowym. I tak jest, naprawdę nie zgadniecie, co teraz się tutaj wydarzy. Macie Wilsona, macie maszynę i te wielkie cosie, które mogą zaraz kogoś zmiażdżyć. I macie Audrey, którą Wilson ma tam zamiar wepchnąć. I zgadnijcie, co się stanie. Tak jest, zgadliście. Wilson atakuje Audrey, ale ta broni się i wpycha jego śmiercionośne cosie. Co rozrywa go na kawałki, ale wy już dobrze wiecie, czym się to skończy. Bowiem w następnym pokoju znajduje się nic innego jak maszyna atramentowa, z której chwilę później wyskakuje nikt inny jak nasz Bóg. Tak jest, ten Boy Dudley, czy jak mu tam. Rozpoczyna się ostra sieczka między nimi i jak już zdążyliście się chyba przyzwyczaić do Bendy and the Ink Machine i gier tego typu, bossowie są na maksa średni, albo raczej słabi, i ta walka też nie jest najlepsza. Audrey koniec końców prawie udaje się pokonać Wilsona, który znalazł się w ciele Dudleya, jednakże w ostatniej sekundzie ten unika śmierci i wyrywa nogi Audrey. Niby wszystko przesądzone, jednakże na miejscu pojawi się nikt inny jak Ink Demon, który pokonuje Dudleya raz na zawsze. Następnie podchodzi do Audrey i oferuje jej pomoc, no ale nie taką, jaką byście sobie wymyślili. Oferuje jej natomiast, by oboje połączyli się w jeden wielki organizm, jednego wielkiego Ink Demona.
Audrey koniec końców zgadza się, a Ink Demon po połączeniu z nią przybiera swoją ostateczną formę. Niczym Broly albo coś. Jednakże po chwili na miejscu pojawia się nikt inny jak Joey Drew, który stara się przemówić do Audrey, by ta zawalczyła z ciemnością wewnątrz niej i żeby pokazała zakończenie Ink Demonowi, żeby cykl dobiegł końca. Jednakże zanim uda mu się zakończyć zdanie, Ink Demon zabija go. Zauważywszy śmierć swojego ojca Audrey, postanawia zakończyć to raz na zawsze. Przejmuje kontrolę nad Ink Demonem i rusza nawalać się z armią Lost Onesów i całą resztą? No tak. Tak wygląda ostateczna sekwencja w grze. Przypominam, że Bentian Tank Machine początkowo było horrorem, ale dobra, nie czepiam się. Od kiedy z Residenta Village pod koniec zrobili Call of Duty, to nie mam się co czepiać tak szczerze. Po zakończeniu tej mega epickiej sekwencji, gdzie to Audrey walczy z kolejnymi postaciami atramentowymi, także tutaj pojawia się Boris, Allison czy nawet Henry. Koniec końców ostatecznie Audrey odpala zakończenie i pokazuje je Ink Demonowi. Cykl ponownie dobiega końca. Tyle, że po chwili powracamy do Audrey, która znajduje się w swoim gabinecie. Dobrze wie już o swoich kreskówkowych narodzinach, więc na jej biurku znajduje się dziennik, który specjalnie dla niej napisał nikt inny jak Joey Drew. W każdym wypadku, co mówi nam zakończenie? Przede wszystkim to, że Audrey teraz wie, że jest postacią stworzoną z atramentu i może fajnie wyginać palec. Ja tak nie umiem, ale miałem ziomka, który tak umiał. I to w sumie nawet jeszcze bardziej, więc no nie wiem jak tam ten mój ziomek. Co więcej, udało się jej odseparować Bendiego od Ink Bendiego i teraz sprowadzić go do świata żywych, czyli spełnić marzenie jej ojca o sprowadzeniu postaci z kreskówek do prawdziwego życia. Teraz mamy tutaj po prostu milutkiego, małego Bendiego, który jest nice. A co więcej, chyba ma teraz kontrolę nad światem kreskówek i może tworzyć go tak, aby był jak najbardziej pozytywny. Otrzymujemy jeszcze scenę po napisach rodem z MCU, z której dowiadujemy się, że Gent Corporation z Alanem Grayem na czele kradną maszynę atramentową z Archgate z całą pewnością, by zastosować ją do swoich mrocznych celów. I tak jest, tego świadkami będziemy w trzeciej odsłonie Bendiego, która pewnie pojawi się za jakieś 4 lata albo coś. No, chyba że będziemy mieli jeszcze DLC, ale jakoś tak nie zakładam. No i propos tego Bendiego, to byłoby już na tyle. Gra ma jeszcze dwa inne zakończenia. Pierwsze możemy zdobyć na samym początku gry, kiedy po prostu nie wstaniemy od biurka, a po prostu chwilę poczekamy. Audrey po prostu wróci do pracy i gra zakończy się. To tyle. Szczerze, ktoś tu chyba dużo grał w Far Cry 4, coś mi się wydaje. W piątkę ewentualnie też. Istnieje jeszcze drugie zakończenie, niestety nie wiem jak je zdobyć, widziałem je na YouTubie. Kiedy to Audrey ląduje w szpitalu psychiatrycznym i raczej jej los nie jest zbyt szczęśliwy. No ale to tylko takie dodatkowe zakończenie. W każdym razie prawdziwym zakończeniem jest to, kiedy to wszystko kończy się pozytywnie. No i to byłoby tyle w kwestii Bendy and the Dark Revival. Szczerze, to za Dark Revival nie zabierałem się od razu, dopiero tak po kilku dniach od premiery sobie na to spojrzałem i ogarnąłem, o co właściwie tutaj chodzi, jak prezentuje się fabuła, jak się w to gra. Aczkolwiek wcześniej dochodziły do mnie głosy, jakoby był to bardzo leniwy sequel i jakoby miałby być taki sobie. Ale kiedy rozłożymy sobie tę grę na czynniki pierwsze i spojrzałem na nią swoim okiem, muszę stwierdzić, że była naprawdę dobra. Szczerze, fabuła podobała mi się nawet bardziej niż w Bendy and the Ink Machine. Nie ma chyba zbyt wiele sequeli tego typu, kiedy akcja toczy się dalej, ale bohaterowie są cały czas tacy sami jak w części poprzedniej, tyle że świat poszedł do przodu i obserwujemy ich w trochę
innej sytuacji. Szczerze, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Podobało mi się to. Fabuła oraz sama gra dużo bardziej podobały mi się niż Bending Machine i szczerze, super, naprawdę. Człowiek, który odpowiada za scenariusz tej gry, naprawdę w kawał fajnej roboty odwalił. Pomimo malutkich głupotek, ale i tak było super. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Zostaw suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo dobijemy 250 tysięcy widzów jak najszybciej, a także 300 tysięcy widzów również jak najszybciej. Zostaw kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodobał, bo napracowałem się nad nim całkiem sporo. Myślę, że koniec końców wyszedł bardzo fajnie. Wpadnij na moje poprzednie filmy, wyczekuj również tych następnych. I zapraszam cię serdecznie na mojego Instagrama i TikToka. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem wytrzymajcie się do kolejnych filmów. Mówi do Was Mondar, miłego dziękuję wszystkim. Cześć!